srebrny medal na drugi jeszcze w dodatku na Mistrzostwach Świata. Już jeden to byłby naprawdę dla mnie wystarczający. Tak. Nie oczekiwałabym więcej. Jeden medal to już jest spełnienie marzeń, tak jak mówiłam. Po drugi to już, Boże, no to nie wiem, to jest szczyt szczytów. I teraz naprawdę bardzo cierpię, mam nadzieję, że kiedyś z tego wyjdę na pewno, ale no po prostu jestem bardzo szczęśliwa i no dziękuję po prostu. Tak, dwugłowy, podkolanowy czułam, biodro, rękę już później, wszystko w ogóle już tak tempowo nogi, już potykałam się o własne nogi. Było, no tak naprawdę ciężko już było na początku już. Taki stan zapalny nóg, to tak naprawdę jeszcze nie zszedł po ostatnim wyścigu. Czwórki, no wszystko po prostu. No teraz czas na regenerację, ale to nieważne, po prostu jest medal i teraz jest czas, żeby się cieszyć. Dopóki sędziowie by mnie nie zdjęli i bym jeszcze jakoś to wyglądało i bym dała radę, po prostu to bym szła pewnie. Dzisiaj byłam tak nastawiona i no czułam jakieś takie dziwne uczucia w tej nodze, szarpało coś, mam nadzieję, że je zerwałam, ale no bo i na razie, no, chociaż nie zerwałam. Dostałam dość szybko chyba wniosek za kolano, ale starałam się po prostu iść luźno, troszeczkę to, że tak powiem, siada na głowę, mimo wszystko próbowałam jakoś się ułożyć, no cały czas. No nie szło mi się też komfortowo tak technicznie, nie czułam tak swego ciała jak na wyścigu 20 km. To wszystko to było, no nie było takie proste. No ale no mimo wszystko po prostu jest teraz czas, żeby się cieszyć i tyle.